Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na naszej konferencji prasowej, na której chcemy opowiedzieć Państwu o Święcie Dzieci Gór, jakie będzie w tym roku. To 28. edycja tego międzynarodowego festiwalu. 28. edycja, która miała odbyć się pierwotnie w ubiegłym roku. Pandemia nie pozwoliła na jakąkolwiek organizację tego wydarzenia. W tym roku ze względów pandemicznych to wydarzenie też będzie inne niż przez 27 poprzednich edycji. Przede wszystkim musieliśmy się zdecydować na odbywanie Święta Dzieci Gór w wersji hybrydowej, to znaczy część wydarzeń będzie na żywo i rzeczywiście z udziałem publiczności i rzeczywiście będzie można je obejrzeć na miejscu tutaj w Nowym Sączu. Część wydarzeń będzie odbywać się jedynie w przestrzeni wirtualnej. Jest to spowodowane, Szanowni Państwo, konsekwencjami obostrzeń covidowych, albowiem taki festiwal, takie wydarzenie planuje się wiele miesięcy wcześniej i zespoły zagraniczne, a były zespoły zaproszone również z innych kontynentów, bo miał być zespół z Indii czy zespół z Nigerii, no one muszą kupować bilety lotnicze i organizować cały pobyt wiele miesięcy wcześniej. Wiadomo, jeszcze 2 miesiące temu sytuacja epidemiczna w naszym kraju i w ogóle na świecie była inna. Zresztą do tej pory w wielu krajach jest jeszcze bardzo trudno. Możemy się tylko cieszyć z tego powodu, że w Polsce jest dużo lepiej. Ale z tego powodu zespoły zagraniczne będą obecne wśród nas duchowo, wolicjonalnie, no i oczywiście w wersji internetowej. Cały festiwal zaczynamy jednak koncertem tradycyjnym, czyli odbywającym się w Nowym Sączu, nie na rynku, albowiem w tym roku korzystamy z amfiteatru i w Parku Strzeleckim i bardzo się z tego cieszymy. Mamy nadzieję, że ten festiwal będzie się tam już zawsze odbywał. Koncert inauguracyjny planujemy rozpoczynać w niedzielę najbliższą o godzinie 17. I będzie to koncert z udziałem zespołów polskich, tych z terenów górskich, które się zakwalifikowały do Święta Dzieci Gór, do tego w zeszłym roku. Do nich zaprosiliśmy do występów również na żywo pary kamrackie w postaci zespołów z innych regionów Polski, więc będzie okazja do tego, żeby zobaczyć folklor z zupełnie innych stron. A jako trzeci, już wirtualnie nawet na tym koncercie, będzie im towarzyszyć wszystkim zespół zagraniczny. Także w tym roku to nie pary kamrackie, a trójki kamrackie, chociaż oczywiście w dość okrojonym schemacie, w dość okrojony sposób, bowiem po koncercie inauguracyjnym już zapraszamy wszystkich do internetu i tam codziennie o godzinie 19 będzie premiera kolejnego dnia festiwalowego, czyli będą koncertować 3 zespoły, 2 polskie, 1 z terenów tutaj z naszych, z południowej części Polski, górzystej, 2 zespół z innej części Polski, no i zespół zagraniczny. Festiwal zakończy się w sobotę w przyszłym tygodniu o godzinie 19 planujemy koncert. No, nie pomyliłem godziny? Nie. No, na szczęście, bo ja najczęściej mylę godzinę, a nie chciałbym wprowadzić nikogo w błąd. O godzinie 19 w Parku Strzeleckim w amfiteatrze koncert finałowy. To tak będzie wyglądać pokrótce schemat całości, no a o resztę będę prosił o przybliżenie pozostałych elementów Święta Dzieci Gór, pana dyrektora Piotra Gąsienicę i panią dyrektor Małgorzatę Brodę. Czyli zgodnie z przyjętą zasadą zmieniamy miejsce siedzenia. Pewnego rodzaju nowum, z czego się bardzo cieszymy, jest otwarcie festiwalu dla dzieci z Nowego Sącza i z regionu sądeckiego, ponieważ proponujemy im w tym roku udział w festiwalu
w roli uczestników naszych warsztatów przygotowanych od poniedziałku do piątku, od godziny 15 do 18.30, codziennie dwa różne warsztaty. Finalnie jesteśmy w stanie zaprosić około 500 dzieci z regionu i z Nowego Sącza do świetnych warsztatów profesjonalnie przygotowanych i przez profesjonalistów prowadzonych. Tematyka tych warsztatów ciekawa, na przykład ogrody w słoiku, czy malowanie zapachami Afryki, czyli przyprawami i tak dalej, i tak dalej. Możemy również i w ten sposób zwiedzać świat, możemy dzieci otwierać na nowinki, ale możemy również ich uczyć czegoś, co jest naszą tradycją, czyli na przykład wyplatania, czy zabawy w tworzeniu tych wiatraczków, które są w tym roku symbolem festiwalu. Bardzo serdecznie zapraszamy do tego, żeby już rodzice pomyśleli o tym i dzieci zapisywali. Można to robić przez naszą stronę festiwalową. Oczywiście, ponieważ jest to jednak mimo wszystko ograniczone pewną ilością dzieci, którą jesteśmy w stanie zaprosić w sposób bezpieczny, w sposób sanitarny i taki, żeby to miało sens i żeby ta interakcja była, to prosimy robić to wcześniej. Będziemy otwarci na to, że jeżeli w danym momencie, na daną godzinę będą jeszcze miejsca, będziemy tam na bieżąco jeszcze mogli dopuścić jakąś grupę dzieci, ale już teraz mówimy to otwarcie i jasno, że musimy zadbać o to, w sensie rodzice muszą zadbać o to, żeby te dzieci zapisać. Namawiamy do tego, dlatego że te warsztaty uważamy są dosyć ważną częścią tego festiwalu i myślę, że to otwarcie się na region, na Nowy Sącz pozostawimy w przyszłości. Miejmy nadzieję, że to się będzie udawało. Również kolejną nową rzeczą, która zaistnieje w tym roku, to jest pójście z festiwalem, pomimo że on jest hybrydowy, w region. My idziemy z telebimami do 11 miejscowości w Małopolsce, takich miejscowości, w których uznaliśmy, że warto pokazać ten festiwal, gdzie znaleźliśmy partnerów w postaci władz samorządowych, czy też dyrektorów MOK-ów, GOK-ów i to również będzie wydarzenie w tych miejscowościach. Na plakacie jest ta rozpiska, gdzie, kiedy, o której godzinie, w jakiej miejscowości w Małopolsce będzie festiwal w postaci telebimu i pokazania koncertu tam gdzieś na ryneczkach tych miast. Również za waszym pośrednictwem, czyli mediów, kierujemy tą wiadomość i to zaproszenie do mieszkańców tamtych miejscowości, żeby się tym zainteresowali. Chcielibyśmy zaprosić ich tym sposobem do tego, żeby w przyszłości ten festiwal, jeden z największych festiwali dziecięcych w Europie, istniał w regionie i był szerzej postrzegany w Małopolsce. Ja dziękuję i zapraszam panią Brodę. Szanowni Państwo, nawiązując do tego, co powiedział pan dyrektor Andrzej Zarych, to w pierwszych miesiącach tego roku, w trudnej jeszcze sytuacji epidemiologicznej, stanęliśmy przed pytaniem, jak to zrobić, aby bezpiecznie przyjąć dzieci gór w Nowym Sączu i zarazem zachować klimat festiwalu, bo chyba to, co najcenniejsze w Święcie Dzieci Gór, to właśnie klimat tej imprezy, klimat przyjaźni, tolerancji, otwartości na świat. I stąd zrodziła się ta hybrydowa formuła, ale żeby można było zrealizować hybrydową formułę festiwalu, trzeba mieć co pokazać podczas prezentacji online. I postaraliśmy się bardzo, aby zadbać o to, żeby to nie były zwyczajne rejestracje programów na jakichś innych scenach. Żeby scenerią prezentacji Święta Dzieci Gór była natura. Były miejsca, o których dzieci usiłują nam opowiedzieć co roku, na scenie, udając, że są na łące, że są w swojej wsi, że pasą gęsi, że gdzieś w oddali są krowy, za które są odpowiedzialne. Bo życie wiejskiego dziecka to było życie pełne obowiązków, a chwile zabawy, które pokazujemy podczas wszystkich festiwali, to były chwile ukradzione z tych dni wypełnionych ciężką często pracą. I
Jestem szczęśliwa, że udało się zrealizować ten projekt w taki sposób, że oto pojechaliśmy do każdego miejsca, skąd pochodzi zespół. Zespoły znalazły przepiękne scenerie, w których nagraliśmy filmy. Jeżeli film nosi tytuł Pasienie gęsi, to są gęsi, jest łąka. I może muszę Państwu powiedzieć, że pomimo tego, że dzieci często pochodzą z małych miejscowości, to dzisiaj już ta różnica między miastem a wsią tak bardzo się spłaszczyła, że niektóre z nich po raz pierwszy chodziły boso po trawie podczas nagrania tego filmu. Klimat wytworzył się niezwykły. Mam nadzieję, że ten montaż, który z tego się tworzy i będzie prezentowany podczas festiwalu, odda ten klimat, tą szczerość dzieci, ich radosny śmiech i to, że one w pewnym momencie zapomniały, że są kamery wokół nich i po prostu bawiły się w sposób spontaniczny. Mam nadzieję, że to się publiczności festiwalowej udzieli. To, co jest minusem tego festiwalu, czyli brak dzieci przez cały tydzień w Nowym Sączu i ich mieszkania wspólnego, tego tworzenia się kamractwa, mam nadzieję, że nieco chociaż zostanie zrównoważony przez to, że te filmy zostaną. Mam nadzieję, że festiwal będzie trwał jeszcze 100 lat i jeden rok dłużej, ale kiedyś oni jako dorośli ludzie będą mogli sięgnąć do tego materiału i zobaczyć siebie jako właśnie spontaniczne, bawiące się swoją pasją dzieci. Zamierzamy te filmy również wykorzystać w naszej pracy z instruktorami, bo bardzo dużo na tej podstawie można pokazać rzeczy, które dla nich będą cenne i ciekawe, a przecież Małopolskie Centrum Kultury Sokół prowadzi studium folklorystyczne i inne formy kształcenia instruktorów zespołów regionalnych. To właśnie zobaczymy codziennie podczas tych premier, o których informuje nasz program, codziennie o 19:00, zarówno w internecie, jak też, co ważne dla sądeczan i dla turystów i gości, przed amfiteatrem będzie telebim, będą miejsca do siedzenia i będzie można sobie pooglądać te premiery, niekoniecznie na ekranie swojego komputera i w samotności, ale w miłym towarzystwie i w miłych okolicznościach. Będzie to poprzedzone zabawami z Józefem Brodą. Jeśli mówię o klimacie festiwalu, to trzeba też podkreślić rolę tej osobowości, która no, w sposób charyzmatyczny towarzyszy Świętu Dzieci Gór od początku i będzie też towarzyszyć w tym roku, co nas bardzo cieszy. Józef przygotowuje specjalne atrakcje dla dzieci, które będą łączyć czas warsztatów z czasem premiery. To będą niespodzianki niezwykłe. Ja powiem tylko, że dostałyśmy zadanie ostatnio, panie dyrektorze, że mamy przygotować gęsie skrzydła. To tylko taka jedna ciekawostka na te jego zabawy, więc zachęcam wszystkich, również dorosłych. Myślę, że każdy może się poczuć mile zaskoczony i poczuć się trochę dzieckiem, do czego serdecznie wszystkich namawiamy, zwłaszcza w tych czasach. Jeśli chodzi o festiwal, to i o ten klimat, to dołącza do nas druga niezwykła osobowość. Partnerować Józefowi Brodzie będzie w tym roku Krzysztof Trebunia-Tutka. I mam nadzieję, że te dwie osobowości artystyczne, ale też ludzie zaangażowani, nie boję się tego powiedzieć, życie duchowe, będą przekazywać dzieciom coś więcej niż tylko informacje o występujących zespołach, bo przecież Józef zawsze robił coś więcej i teraz dołączy do niego Krzysztof Trebunia-Tutka. I dlatego właśnie, że te dwie osobowości spotykają się w tym roku na Święcie Dzieci Gór, taki, a nie inny program koncertu finałowego. Chcemy go zadedykować dzieciom gór. Zawsze one były artystami. Tym razem zapraszamy ich. Chcemy zgromadzić członków wszystkich zespołów, które do tej pory były tymi zespołami gospodarzami z naszych górskich terenów. Zrobić przed koncertem wspólne zdjęcie przed amfiteatrem z drona pod hasłem Nawet korona nas nie pokona, bo dzieci gór są niepokonane. A następnie pokazać im, że ta dziecięca pasja może być treścią czyjegoś życia. Przekaz pokoleniowy może zaowocować tym, że artystyczne zabawy, którymi jest udział w zespołach regionalnych, mogą się stać sposobem na życie. I tak, Joszko Broda, który wychowywał się na kolanach Józefa Brody oraz wszystkich jego muzycznych znajomych, sam o tym mówił, że to było niezwykle dla niego rozwijające, już własne dzieci
uczy muzykowania i rozwijania muzyki źródeł w sposób twórczy i wystąpi podczas koncertu finałowego na naszym festiwalu razem ze swoim zespołem rodzinnym Dzieci z Brodą. Wystąpią też Trebunitutki, od Władysława Trebunitutki poprzez jego synów, córkę, na następne pokolenia oddziaływuje już ten zespół i kształtuje jakieś pojęcie o tym, że muzyka źródeł może być w sposób twórczy przekształcana. Będzie też animacyjny festiwal, teatrzyk dla dzieci festiwalowy, ale będą też kapele. Z jednej strony kapela lachowska, z drugiej strony kapela góralska, a wspólnie będziemy wykonywać, mam nadzieję, że z publicznością, pewną festiwalową piosenkę, która miała swoją premierę i została specjalnie napisana na jeden z festiwali, gdzie gośćmi byli mali artyści z Meksyku. Myślę, że niektórzy z Państwa mogą to pamiętać, a jeśli nie pamiętacie, no to bardzo serdecznie zapraszamy na koncert finałowy Święta Dzieci Gór. Mamy nadzieję, że wszystko przebiegnie bezpiecznie i z dużym udziałem sądeckiej publiczności i nie tylko. Jeszcze się zabiegę. Oczywiście zapraszamy publiczność na koncert i żałujemy już teraz, że nie będzie mógł być amfiteatr wypełniony w 100%, no ale mamy obowiązujące zasady jeszcze i obostrzenia i wiadomo, że tego zrobić się po prostu nie da. Ale mamy nadzieję, że w przyszłoroczne Święto Dzieci Gór już będzie w zupełnie innym, zdrowym klimacie i będziemy mogli świętować rzeczywiście niesamowicie. Szanowni Państwo, chciałem dodać jeszcze, że realizacja tego festiwalu bogatego, bo chciałem powiedzieć, że samo podróżowanie, kręcenie filmów to są duże rzeczy, których w sumie nie robiliśmy wcześniej jako instytucja. Uczymy się tego, ale to wszystko jest możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz ze środków Samorządu Województwa Małopolskiego i Samorządu Miasta Nowego Sącza. Oczywiście jak każde takie wydarzenie mamy również swoich sponsorów. Sponsorem głównym Święta Dzieci Gór jest przedsiębiorstwo produkcji lodów Koral. No i oczywiście pozostali sponsorzy to Brookbet, Fakro, Szafa Etnografa, Wiśniowski, Furini Świat Puf i Foteli, Gotoma, Piwniczanka, Cechini i Owoc Łącki. Wszystkim sponsorom bardzo dziękuję. Dziękuję również patronom medialnym. I to są takie media jak TVP Kultura, portal Sądecki News, Gazeta Krakowska, Dobry Tygodnik Sądecki, Radio RDN, portal kulturaludowa.pl, portal Sądeczanin, portal pismofolkowe.pl, portal Miasto NS i nasza telewizja sądecka NTV. I jeśli chodzi o akredytację dla mediów, odsyłam wszystkich Państwa do strony Święta Dzieci Gór i tam na samym dole jest formularz akredytacyjny do pobrania, do wpisania, no bo musimy jednak pamiętać o tym, że jeśli chce się wchodzić do amfiteatru w czasie koncertu, my musimy ewidencjonować liczbę osób, która tam jest wewnątrz. Więc to dla spraw porządkowych jest niezwykle ważne, żeby nie było tak, że dziennikarz chce wejść, a tu już się okazuje, że będzie z tym kłopot. Co jeszcze chciałem Państwu powiedzieć? Oczywiście całemu wydarzeniu towarzyszy wystawa, która jest na nowosądeckim rynku. Wystawa, która nosi tytuł Mali Pasterze Tradycji. Jest to wystawa, której autorem jest Piotr Droździk, autorem fotografii i ona będzie na sądeckim rynku do 26 lipca. Czy macie Państwo jakieś pytania? Święta Dzieci Gór była parada i msza święta inauguracyjna.
Parady nie będzie, dlatego że jak był ustalany scenariusz, obowiązywały nas obostrzenia pandemiczne, które takie rzeczy po prostu uniemożliwiały. W związku z tym nie planowaliśmy, a msza święta będzie. Msza święta jest o godzinie 15:00. W amfiteatrze będzie się odbywać i ona została. Udział w tej mszy jest ograniczony do zespołów i osób im towarzyszących, czyli to jakby nie będzie szerokiego udziału sądeczan w tym nabożeństwie. Dziękuję Państwu bardzo.